Rafał Kasprzak, informacje sportowe. Reprezentacja Polski żegna się z elitą. Biało-czerwoni przegrali w meczu ostatniej szansy na Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie. Rywalizację z drużyną Kazachstanu można określić mianem miłe złego początki. W 9 minucie pierwszej tercji wykorzystali grę w przewadze i za sprawą trafienia Kamila Wałęgi objęli prowadzenie. Nie nacieszyli się nim jednak za długo. Po zaledwie 200 sekundach rywale doprowadzili do korzystnego dla siebie remisu. Wszystko rozstrzygnęło się w decydującej odsłonie. Niestety to Kazachowie zadali w niej dwa nokautujące ciosy. Do ostatnich sekund biało-czerwoni szukali jeszcze kontaktowych i honorowych trafień, lecz bezskutecznie. Nasza reprezentacja uległa 1-3 i tym samym na ostatnim miejscu w tabeli i z jednym punktem na koncie zakończyła swój pierwszy po 22 latach udział w elicie Mistrzostw Świata. W przyszłym roku zagrają w dywizji 1A i oby błyskawicznie wrócili do grona najlepszych 16 drużyn globu. Jeden z największych powrotów w polskiej PKO BP Ekstraklasie stał się faktem. Po roku przerwy stery Rakowa Częstochowa ponownie przejmie Marek Papszun. Władze klubu już na początku maja ogłosiły, że po zakończonym sezonie zwolniony zostanie Dawid Szwarga. Dziś potwierdziły nazwisko jego następcy. Papszun z medalikami pracował przez 7 lat. W tym czasie poprowadził drużynę do m.in. pierwszego w dziejach klubu Mistrzostwa Kraju. Z Rakowem wygrał także dwukrotnie Puchar i Super Puchar Polski. Obecnie częstochowianie zajmują 6. miejsce w tabeli i nie mają już żadnych szans na grę w eliminacjach do europejskich pucharów. Jedni wracają, drudzy postanawiają zawiesić buty na kołku. O zakończeniu kariery po obecnym sezonie poinformował uważany za jednego z najlepszych pomocników na świecie Toni Kroos. W barwach Realu Madryt więc rozegra jeszcze dwa spotkania, a 10-letnią przygodę z Królewskimi zwieńczy finałem Ligi Mistrzów. Dodał również, że definitywnie na sportową emeryturę przejdzie po ostatnim meczu z reprezentacją Niemiec na Mistrzostwach Europy. Od samego 2014 roku, czyli momentu, w którym dołączył do Realu, czterokrotnie wygrywał Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar i Super Puchar Kraju i Ligę Mistrzów. Z narodową kadrą zaś dekadę temu zdobył Mistrzostwo Świata. Na swoim koncie ma rozegrane ponad 650 spotkań.